Witamy Państwa serdecznie. Widzimy, frekwencja jest naprawdę imponująca. Bardzo nas to cieszy z Jankiem. Bardzo nam miło. Tak jest. Dzisiaj, proszę Państwa, JPK CIT, gorący temat, wszystkich rozpala do czerwoności, wszystkich nas niesamowicie podnieca, więc dzisiaj o tym właśnie pomówimy. Oczywiście zagadnienia prawne i informatyczne, za część prawną odpowiada nie kto inny jak... Jan Czerwiński, Kancelaria DZP. Tak jest, a za część informatyczną Jędrzej Jarzyk, dyrektor zarządzający, członek zarządu firmy Hogard. Witam Państwa serdecznie i nie przedłużając, ponieważ obiecaliśmy sobie i Państwu, że będziemy się starać skracać maksymalnie te rzeczy organizacyjne, więc przechodzimy od razu z kopyta dalej. Hogard, tak? Kim ja jestem, kim jest firma Hogard, partner informatyczny Hogard i nie tylko Hogard, ponieważ mamy partnerów, z którymi współpracujemy i z którymi właśnie chociażby robimy webinary. Jest to oczywiście spółka DZP, tutaj Janek więcej powie w dalszej części. Ja reprezentuję Hogard, ale Hogard to też jest grupa spółek, stąd też tutaj macie Państwo na samym środku HBA, HBI, HBS, Data Analytics, ponieważ tych podmiotów jest aż cztery, ale również współpracujemy ściśle z kilkoma innymi podmiotami, w szczególności Simply Mobile Plus oraz Probitem, to w zakresie też innych technologii. No generalnie rzecz biorąc jesteśmy pewnym zbiorem podmiotów, dzięki którym możemy świadczyć zdecydowanie wydają nam się wysokiej jakości usługi dla Państwa prawne i informatyczne. No i też jesteśmy w stanie chociażby robić te darmowe webinary, gdzie przybliżamy różne aspekty informatyczne i prawne i podatkowe. My od strony tutaj naszej Hogarta także możemy wymienić wiele technologii, którymi się zajmujemy. Są to systemy ERP, jest to platforma obiegu dokumentów, są to rozwiązania Microsoftu, ale również moduły specjalistyczne i w tych jakby obszarach głównie się poruszamy, czyli no, są pewne ścisłe specjalizacje. Natomiast to, co bardzo ważne, to to, że ta grupa firm, którą tutaj wymieniłem, Simply Mobile, DZP, Probit oraz Hogard to są firmy, które są już od bardzo wielu lat na rynku, 20-30 lat, jest to tysiące wdrożeń, tysiące też udzielonych konsultacji prawnych i wygranych spraw dla podatników, Janek o tym więcej powie za chwilę, no więc jest to wykwalifikowana kadra, mamy ludzi, którzy mają po kilkanaście lat doświadczenia i to nas charakteryzuje, zajmujemy się najnowszymi technologiami, no myślę, że jesteśmy sprawdzonym partnerem, widzicie Państwo tam logo firm, dla których pracujemy. Jeśli chodzi o dzisiejszą tematykę JPK CIT, to jest to w obrębie tych modułów specjalistycznych Hogard, które właśnie tego typu rozwiązania dostarczają, tak, w zakresie spełnienia wymogów legislacyjnych. Tym samym ja od tej swojej części już uciekam, żeby właśnie przyspieszyć. Zapraszam Państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam jesteśmy aktywni, tam są informacje na temat zbliżających się webinarów, a tego będzie naprawdę do końca roku dużo. Chciałem w telegraficznym skrócie, więc mi się mniej więcej udało, ale już oddaję Jankowi głos, żeby też parę słów powiedział o DZP. Dzięki, Jędrzej. Udało się, aż zastanawiałem się, czy nie przyspieszyłeś. Jeśli chodzi o DZP, to podobnie jak Hogard, ponad 30 lat na rynku. Liczna kadra wyspecjalizowana w wielu obszarach i to, co dostarczamy naszym klientom, to, co, za co nas klienci cenią, z czym do nas wracają, to informacja, że cieszy ich możliwość otrzymania od nas porad, rekomendacji, takich, które adresują ich problemy z wielu różnych perspektyw. To jest możliwe do uzyskania dzięki temu, że na pokładzie mamy liczne grono prawników wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa. DZP, praktyka podatkowa DZP to już ponad 14 lat doświadczenia w tym gronie, w którym funkcjonujemy jako zespół podatkowy. Pracujemy w różnych obszarach. Te, powiedzmy, trzy główne kategorie to jest bieżące doradztwo i tutaj w tej części widzę również nasze dzisiejsze spotkanie, bo digitalizacja podatków to jest element tego naszego bieżącego doradztwa. To są również transakcje i restrukturyzacje, doradztwo sukcesyjne i tu kompetencje podatkowe zespołu są bardzo mocne we współpracy z zespołami prawnymi. I wreszcie trzeci obszar doradztwa to postępowania i kontrole podatkowe, zarówno na etapie administracyjnym, jak i sądowym. Tu również cieszymy się z zaufania licznego grona klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy, często z sukcesem.
w tych sporach, które prowadzimy. Także to tyle, jeśli chodzi o telegraficzny skrót o zespole podatkowym w DZP. I Jędrzej, przekazuję Ci głos. Wow, jestem pod wrażeniem. Naprawdę zrobiliśmy sobie, proszę Państwa, takie założenie, żeby się sprężać, jeśli chodzi o te części organizacyjne, żeby Państwa nie przynudzać, no i chyba nam się udaje. Dobrze, proszę Państwa, dzisiejszym tematem jest JPK CIT. Zaraz przejdziemy do części prawnej, w której Janek przybliży już szczegóły JPK CIT-u. W króciutkim podsumowaniu, co to jest ten JPK CIT, to można powiedzieć, że jest to rozszerzenie dotychczasowego raportowania, ponieważ JPK już nie jest jakby pojęciem nam obcym. Mieliśmy do tej pory VAT, KR, wyciągi bankowe, magazyny czy faktury i te struktury już były, no VAT to co miesiąc, prawda, składamy, a pozostałe na żądanie. W związku z tym są to raporty, które nie są niczym nowym. Natomiast to, co jest JPK CIT, to de facto jest dodanie dwóch dodatkowych nowych struktur. JPK KRPD i JPK STKR. Zresztą nie bez kozery tutaj to KR na końcu dodałem w innym kolorze, ponieważ to nazewnictwo też się zmieniało, ale już takie najnowsze to JPK STKR, tak? No tak sobie tutaj ministerstwo wymyśliło, ale do rzeczy. JPK KRPD, no jak sama nazwa wskazuje, jest dość podobna do JPK KR-u i tu można byłoby się zasugerować, że to jest to samo, ale to samo to nie jest, szczególnie w obszarze mapowania, ponieważ tam doszły pewne elementy, które zarówno zmuszają podatnika do wskazywania, jakie konta trafiają, tak, do jakich pozycji sprawozdań finansowych. No i druga rzecz to mapowanie do podstawy naliczenia podatku CIT. To też bardzo istotne mapowanie i o tym dzisiaj będziemy na pewno znacznie więcej mówić w tej części zarówno prawnej, jak i informatycznej. Natomiast JPK STKR, no to jest raportowanie z całego roku, raportowanie środków trwałych, zakupów, sprzedaży, ruchów, zmian na tych środkach trwałych w sposób detaliczny. I to są te dwa nowe raporty, które dochodzą. Czyli podsumowując, jest to rozszerzenie dodatkowego raportowania JPK, bardzo podobne, ponieważ także jest to przygotowywanie raportów w formacie XML. Zresztą ministerstwo tu już mówi, że będzie wysyłka też, tak jak jest w przypadku VAT-u. Nie jest to może powiedziane wprost, ale w pytaniach, odpowiedziach były pytania w tym zakresie i takie, no może nie wprost odpowiedzi, ale jednak sugerujące, że ten plik XML będzie można wysłać. I te dwie podstruktury, rozszerzony KR, czyli księgi rachunkowe z mapowaniem kont do sprawozdań oraz podatku CIT, no i JPK ST, o którym mówiliśmy. I kogo to dotyczy? No dotyczy podobnie, tak na dobrą sprawę, jak do tej pory raportowania, więc dotyczy przedsiębiorców, będzie składane raz w roku, to jest na pewno też jakaś różnica, tak? Czyli nie będzie to składane na żądanie, tylko raz w roku, nie co miesiąc na przykład jak VAT w większości przypadków, tylko raz w roku, no i wdrażane będzie stopniowo. Tu na pewno Janek przybliży szczegóły, no co jest dość, czasami to też jest kontrowersyjne, tak? Ponieważ najwięksi idą na pierwszy ogień. Może by to nie było takie kontrowersyjne, gdyby nie to mapowanie, o którym będziemy mówić więcej, no bo któż ma najwięcej mapowania, kto tak naprawdę musi najwięcej wyodrębniać analityk mapowania do kont, jak nie w duże przedsiębiorstwa i duzi podatnicy, no i oni pójdą na pierwszy ogień, więc no na pewno tutaj będzie dużo pracy po stronie księgowości, tak, tym bardziej, że tam w pytaniach, odpowiedziach już wprost padło, że pewne rzeczy muszą się nam uzgadniać do tych podstruktur w obrotówce, czyli ta podstawa podatku dochodowego, więc no to są pewne elementy, które będą wymuszały też ostrożność, tak, w tym mapowaniu, no tak po prostu, żeby to się zgadzało, żeby ministerstwo mogło te dane zweryfikować. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Oddaję już Jankowi głos, żeby Janek przybliżył tę część prawną, a ja potem przejdę do prezentacji Państwu, jak to wygląda od strony technicznej, tak? Czyli przekładając cały ten język prawny i technologiczny, jak to wygląda w aplikacji, jak możemy zobaczyć takie dane, jak to się przekłada na kolumny, które będą widziały panie księgowe, gdzie to mapowanie będzie występować i jak powinno być realizowane, bo tak naprawdę może być też na różny sposób realizowane. Ale dobrze, to ja już przekazuję Ci, Janku, głos, przejdźmy do tej części prawnej, a ja wejdę w dalszej części, w tej części już informatycznej, więc oddaję Ci, Janku, głos. Proszę Państwa, o czym pomówimy w tej części prawnej?
o tym, jak ewoluowały przepisy dotyczące raportowania JPK CIT. Najnowsze wydarzenie, jeśli chodzi o sytuację prawną, to fakt, że MF wydał wreszcie rozporządzenie, czyli zakończył pracę, minister podpisał rozporządzenie, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, zatem wiemy, jak na dzień dzisiejszy ma wyglądać raportowanie JPK CIT z perspektywy prawnej. Wreszcie powiemy sobie o tym pierwszym raportowaniu, to co Jędrzej zasygnalizował, że będą fazy wchodzenia w życie tych nowych obowiązków. Faktycznie tak jest, tak będzie i opowiemy sobie o tym, jak będzie wyglądało to pierwsze raportowanie z perspektywy tych największych podmiotów, jakie będą mieli wyłączenia, kto będzie w kolejnych fazach objęty tym obowiązkiem i wreszcie, czy na pewno wszystkie historyczne dane trzeba będzie na bieżąco w kolejnych latach uzupełniać. Tu zdradzając szczegóły, mówimy o pewnych ułatwieniach, jeśli chodzi o raportowanie danych dotyczących środków trwałych. No i wreszcie przejdziemy do części technicznej, czyli tego elementu, w którym Jędrzej pokaże Państwu to raportowanie z perspektywy aplikacji i opowie o mapowaniu kont i o tym, jak można do tego problemu podejść. A zatem, jak wygląda sytuacja od strony prawnej? Wprowadzenie obowiązku raportowania pojawiło nam się już dosyć dawno, bo w 2021 roku i ustawodawca zakładał, że w 2023 roku, a zatem już dwa lata temu, będziemy mieli tenże obowiązek wdrożony. Tak się jednak nie stało i przepisy ustawy wprowadzającej ten obowiązek cały czas jeszcze nie weszły w życie. To wynika z tego, że to wejście w życie było przesuwane w czasie, najpierw na rok 2024, później na rok 2025 kolejnymi ustawami nowelizującymi tę pierwotną z roku 2021. Równolegle do prac nad wdrożeniem JPK CIT trwały prace w MF-ie dotyczące tego, jak to raportowanie będzie wyglądało w szczegółach. Projekt rozporządzenia pojawił się dosyć późno, bowiem w listopadzie 23 i nie tak dawno zostały te prace zakończone. W zeszłym miesiącu, 16 sierpnia, zostało podpisane rozporządzenie ministra finansów i na koniec sierpnia opublikowane w Dzienniku Ustaw. Także mamy już ramy prawne, w oparciu o które będzie dochodziło do raportowania JPK CIT. Mamy artykuł 9 ustawy o CIT, ustęp 1c, który mówi o tym, że podatnicy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek, coś czego dotychczas nie było, prowadzić te księgi przy użyciu programów komputerowych, to jeden obowiązek. Drugi obowiązek to raportować te księgi rachunkowe do Urzędu Skarbowego, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie zgodnym z raportowaniem, ze składaniem deklaracji podatkowej. A więc podobnie jak w przypadku JPK VAT, nie będzie potrzeby wzywania podatników do składania JPK CIT, będzie ten obowiązek realizowany bez wezwania, czyli w terminie zgodnym z deklaracją podatkową będzie składał podatnik JPK CIT. I teraz pytanie, proszę Państwa, kto będzie składał ten JPK CIT? Przede wszystkim, tak jak sobie powiedzieliśmy, będą to podatnicy podatku dochodowego. Nie wszyscy. Z tegoż obowiązku są wyłączone pewne kategorie podmiotów. Wyłączone są podmioty zwolnione podmiotowo z artykułu 6 z wyłączeniem fundacji rodzinnych. A zatem fundacje rodzinne, tak popularne w ostatnim czasie, będą obowiązane do składania, do raportowania JPK CIT. Podmioty, no, można powiedzieć, pewne zwolnione z CIT przedmiotowo, podmioty, które mogą składać deklarację podatkową, a zatem nie będzie to szeroka grupa podmiotów. I wreszcie takie podmioty, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów,
czyli w skrócie niektóre organizacje pozarządowe, które wybrały taki sposób prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, złożyły odpowiednie zawiadomienie, a zatem no, można powiedzieć, że duży biznes będzie raportował JPK CIT z zastrzeżeniem tych podmiotów zwolnionych podmiotowo z artykułu 6 ustawy o CIT z zastrzeżeniem dla fundacji rodzinnych. Trzeba pamiętać, że spółki osobowe, które nie są podatnikami CIT, na przykład spółki jawne, które nie dokonają wyboru, czy nie spełniają kryteriów do bycia podatnikiem CIT, również będą zobligowane do raportowania ksiąg w formacie JPK CIT. To wynika z artykułu, będzie wynikało z artykułu 9 ustęp 1e w brzmieniu od 1 stycznia 2025 roku. Póki co jeszcze jak się zajrzy do ustawy, do tekstu jednolitego, jeszcze tych przepisów tam nie ma, nie widać, ale od przyszłego roku już się pojawią i będą zdefiniowały podmioty obowiązane do raportowania. I teraz pytanie, no jak zawsze, co pytanie o szczegóły, czyli co należało będzie raportować. Tutaj do tego generalnego obowiązku zdefiniowanego w ustawie dochodzi nam rozporządzenie MF-u, rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi. Czyli mamy księgi rachunkowe, mamy ogólną zasadę wynikającą z ustawy o CIT, o tym, że na potrzeby CIT-u wykorzystywana jest ewidencja rachunkowa. Teraz dojdzie obowiązek zaraportowania tej ewidencji rachunkowej wzbogaconej o pewne dane szczegółowe i właśnie te dane szczegółowe zdefiniował MF w rozporządzeniu o dodatkowych wymaganiach. Można powiedzieć, że te dodatkowe wymagania są zgrupowane w pięć kategorii. Jest to NIP kontrahenta. Tutaj były duże dywagacje na temat tego w konsultacjach publicznych, czy w każdym przypadku ten NIP kontrahenta należy podawać. Mamy pewne wyłączenia sektorowe, mamy pewne wyłączenia też przejściowe dla tej pierwszej gamy, grupy podmiotów, które będą raportować JPK CIT. Co do zasady, w przyszłych latach wszyscy będą już ten NIP kontrahenta obowiązani podawać, jeśli został nadany naturalnie. Druga kategoria danych, o które będą uzupełniane księgi rachunkowe, będzie to numer identyfikacyjny faktury w KSeF, a zatem ten numer nadawany fakturą wystawianym w KSeF-ie w momencie nadania UPO tejże wystawionej fakturze, jeśli został nadany do daty przekazania księgi. I mówimy tutaj wyłącznie o fakturach sprzedażowych danego podmiotu, który raportuje JPK CIT. Nie będzie potrzeby uzupełniania numeru identyfikującego KSeF faktury dla faktur zakupowych. Wyłącznie dla tych, które sam podatnik wystawia. Kolejny element taki, który może budzić duże wątpliwości i będzie generował dużo pracy po stronie podatników, aby się mogli przygotować do raportowania JPK CIT, to znaczniki identyfikujące konta księgowe. Załącznikami do rozporządzenia MF-u o dodatkowych danych jest 7 kategorii, można powiedzieć, 7 załączników zawierających znaczniki, zawierających, można powiedzieć, słowniki dla plików JPK CIT, definiujących znaczniki, którymi należy okodować konta rachunkowe. Tak, żeby JPK CIT, JPK KR PD dawał obraz ministerstwom czy urzędom skarbowym o tym, co dokładnie raportuje podatnik i już od razu przekładał to na podatek dochodowy. Kolejna grupa danych to są dane dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. I w tej grupie danych
będzie trzeba raportować takie rzeczy jak znowu numer KSeF w przypadku zbycia środka trwałego na fakturze wystawionej w KSeF-ie, numer dowodu, na podstawie którego przyjęto środek trwały do użytkowania, rodzaj dowodu potwierdzającego nabycie, czy numer inwentarzowy dla danego środka, czy dla danego WNIP-u. To są przykładowe dane z tej kategorii wymaganej przez przepisy rozporządzenia. Dla raportowania tych danych, tak jak Jędrzej wskazywał na początku, nie będzie właściwa struktura JPK PD, KRPD, tylko JPK STKR, czyli właśnie te środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. I wreszcie ostatnim rodzajem kodów, które należało będzie uwzględnić w JPK CIT, to będą kody podatkowe, czyli kody, które będą obrazowały, których zadaniem będzie zobrazowanie różnic przejścia pomiędzy wynikiem bilansowym a wynikiem podatkowym. Myślę, że ta grupa kodów również będzie budziła duże wątpliwości, tak żeby skutecznie i prawidłowo raportować w JPK CIT dane na potrzeby podatkowe i żeby to, o czym Jędrzej już zdążył wspomnieć, uzgodnić się między wynikiem podatkowym i wynikiem bilansowym, żeby to we właściwy sposób zaraportować. Dostępne są już od dłuższego czasu struktury JPK KRPD i JPK STKR. Ministerstwo opublikowało je na swoich stronach internetowych. Struktury te zmieniały się w pewien sposób. Mam na myśli struktury JPK KRPD. Po publikacji została ona jeszcze zmieniona, tak aby dostosować jej treść do ostatecznie uchwalonych przepisów rozporządzenia, które też ewoluowało w toku prac nad nimi, konsultacji publicznych, choć trzeba przyznać, że nie ewoluowało w jakiś sposób bardzo drastyczny. I teraz, proszę Państwa, więcej na temat tych struktur, więcej na temat mapowania jeszcze Jędrzej wspomni w swojej części, natomiast teraz chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat tego, jak będzie wyglądało to pierwsze raportowanie, kogo obejmie w pierwszej fazie, jakie tu pomysły ma Ministerstwo Finansów. I tak, gdyby szukali Państwo w przepisach podstawy do tego fazowania wejścia w życie, to nie będzie to ustawa o CIT, ale ustawa nowelizująca CIT, ta, która wprowadza obowiązek raportowania. Tam w artykule powołanym tutaj 66 mamy ten katalog podmiotów obowiązanych do zaraportowania. Na pierwszy ogień idą PGK, czyli podatkowe grupy kapitałowe, i najwięksi podatnicy CIT, czyli te podmioty, których przychody przekraczają 50 milionów euro rocznie. W skrócie można powiedzieć, że podmioty, dla których właściwym jest pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy, to będą te, które będą pierwsze składały JPK CIT. W drugim roku będą to pozostali podatnicy składający JPK VAT. W trzecim reszta podmiotów obowiązanych do rozliczania się z CIT, czy wyobraźmy sobie spółek osobowych, które też są objęte tym obowiązkiem, a które nie znalazły się w pierwszej lub drugim gronie. Ten moment raportowania definiowany jest przez rok podatkowy czy obrotowy, który zaczyna się po dniu w pierwszej grupie, po dniu 31 grudnia 2024, czyli od 1 stycznia, i kończy się przed 1 stycznia 2026. W drugiej grupie mamy podmioty, których rok podatkowy zaczyna się od 1 stycznia 2026 i kończy przed 1 stycznia 2027. No i w trzeciej
grupie. Będziemy mieli to, myślę, że już niewielkie grono podatników, którzy będą raportować, poczynając od roku podatkowego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2027. Te grupy są napisane, zdefiniowane w taki sposób, aby objąć też podatników, którzy mają przesunięty rok podatkowy, więc tutaj niekoniecznie mówimy o podmiotach, które koniecznie muszą zacząć 1 stycznia rok podatkowy, może być to kwiecień, marzec, byle po dniu zdefiniowanym w przepisach. Jędrzej? Ja tylko czekam aż właśnie do tego dobrniesz momentu, bo to jest to, co ja powiedziałem. Czyli ci, co mają najwięcej transakcji, ci, co mają najbardziej rozbudowane plany kont, to właśnie ci mają podejść do przedsięwzięcia pod tytułem a zmapujcie teraz to na bilans, rachunek wyników, no i właśnie na podstawę opodatkowania CIT. Także to, co wspominałem, że na pierwszy front idą ci, co mają najwięcej do zrobienia. To prawda, jednocześnie pewnie z perspektywy ministerstwa to są to te podmioty, które mają największe zasoby do tego, aby ruszyć z tym tematem, aby przetrzeć szlak, no bo tych podmiotów, o których tutaj mówimy, no jest około tam 3000 powiedzmy, tak? Więc w tej pierwszej fazie to będzie takie bardzo zacne, jeśli chodzi o obroty grono, natomiast niezbyt, można powiedzieć, z perspektywy liczby podatników cycliczne, no ta druga grupa to będzie tak. Grono najbardziej pojemne. Tak. I teraz, żeby nie było tak, można powiedzieć, trudno i tak będzie, ale to pierwsze raportowanie, dla pierwszego raportowania znalazły się pewne wyłączenia w rozporządzeniu. Mianowicie, tak jak wskazałem wcześniej, mamy te 5 kategorii informacji, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe. NIP kontrahenta, numer KSeF, dane dotyczące WNIP-ów i środków trwałych, przejścia między wynikiem bilansowym i rachunkowym oraz znaczniki kont. I teraz największe te podmioty, które będą zobligowane do wdrożenia raportowania już za rok zaczynający się od 1 stycznia 2025, będą musiały oznaczyć, już zmapować konta, będą już musiały dokonać mapowania kont, bo to już będzie obowiązkowy element raportowania. Nie będą musiały uwzględnić tych pozostałych 4 kategorii danych, te będą możliwe do raportowania fakultatywnie. Natomiast obowiązkowo będą objęte te, które będą objęte te dane do uzupełnienia, które oznaczają znakowanie kont znacznikami zdefiniowanymi w słownikach od MF-u podanych. Tak. I tu czekam na ten moment, żeby się wtrącić. Aha. Tak, bo to jest to, co ty mówisz, jest bardzo ważne, dlatego że to mapowanie będzie trzeba wyraportować na koniec roku. Więc jeżeli w tym roku nie będą wyodrębnione prawidłowe konta bądź analityki kont, tak żeby dało się to dobrze zamapować, to potem proszę sobie wyobrazić, jak pani główna księgowa będzie włosy rwać nie, na nie. koniec roku wyraportować. Nie, to z pewnością nie może być tak zorganizowane, bo się zwyczajnie nie da, więc do tego trzeba się przygotować już w tym roku, żeby przyszły rok rozpocząć od takiego tak. planu kont, który pozwoli się zaraportować w roku kolejnym razem z deklaracją CIT. Tak. A jeszcze pewna oboczność, pewna różnica będzie dotyczyła tych podatników, którzy rozliczają się nie na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości krajowej, tylko w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości czy sprawozdawczości finansowej. Gdzie nie ma załącznika. Słucham? Gdzie nie ma załącznika. Tak jest, więc te podmioty nie będą musiały się jeszcze dostosować przy tym pierwszym raportowaniu do planu, do słowników zawierających znaczniki kont rachunkowych. Także mamy w tej pierwszej fazie, można powiedzieć, podmioty, które są w tym gronie największych podatników w kraju,
i które rozliczają się za pomocą MSR-ów i lub międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, to te podmioty de facto wszystkie wymagane dane mogą zaraportować opcjonalnie. Tak? Tak jak podmioty, które się rozliczają w oparciu o ustawę o rachunkowości, będą musiały do raportowania JPK CIT przygotować się z mapowaniem kont, tak żeby znaczniki do struktury JPK CIT wsadzić. Natomiast w kolejnym roku, czyli to największe grono podatników CIT, które będzie raportowało po raz pierwszy za rok, jak wskazałem, rozpoczynający się po 31 grudnia 2025, czyli od 1 stycznia 2026, a zatem raportowanie będzie efektywnie w 2027 roku, to te podmioty już tych wyłączeń, o których przed chwilą wspomniałem, nie będą miały, bo to dotyczy wyłącznie tego pierwszego okresu raportowego. A zatem w drugiej, te podmioty znajdujące się w drugiej fazie wdrożenia JPK CIT będą już miały pełne raportowanie danych zawartych w wymaganych przez rozporządzenie Ministerstwa Finansów. I wreszcie jest pewne wyłączenie dla historycznych danych dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Te, ponieważ rozporządzenie wchodzi ma wejść w życie z dniem 1 stycznia, to na bieżąco przyjmowane środki trwałe będą musiały być kodowane dodatkowymi danymi, czyli tymi danymi dotyczącymi na przykład dokumentu, na podstawie którego przyjęto środek do używania, czy wartość niematerialną i prawną, do rodzaj dowodu potwierdzającego nabycie, czy wytworzenie środka trwałego, datę, fakturę, numer identyfikacyjny w KSeF-ie w przypadku zbycia środka trwałego. Te dane trzeba będzie zakodować w JPK STKR w odniesieniu do środków trwałych i WNIP-ów. Natomiast w odniesieniu do tych środków trwałych i WNIP-ów, które wprowadzone zostaną do ewidencji podatkowej przed 1 stycznia, to co do zasady tych dodatkowych danych nie będziemy musieli zaraportować w JPK CIT również za przyszłe lata, o ile nie dotyczy to daty wykreślenia z ewidencji. Dla tych historycznych WNIP-ów środków trwałych trzeba będzie tę datę podać, jeśli dojdzie do wykreślenia takiego środka trwałego z ewidencji i również jeżeli dojdzie do zbycia takiego środka trwałego czy WNIP-u w oparciu o fakturę wystawioną w KSeF-ie, to numer identyfikujący KSeF trzeba będzie również dla takich starych środków trwałych czy WNIP-ów do JPK-KR, do JPK-STKR zaraportować. Teraz można powiedzieć, przejdziemy do mięska, czyli do części technologicznej. No i oddaję Państwa w dobre ręce Jędrzeja. Dobrze, to przede wszystkim to, co będę chciał Państwu dzisiaj pokazać, to po prostu jak to wygląda, tak? Czyli przejście z teorii na praktykę, czyli de facto, no jak Pani Księgowa ma zobaczyć takiego JPK, KRPD czy STKR, no to chciałaby pewnie zobaczyć, jak to może w systemie wyglądać. I to będę chciał Państwu dzisiaj pokazać, tak? Tytułem wstępu, to co na początku mówiłem, my się zajmujemy generalnie rzecz biorąc tego typu projektami, tego typu zagadnieniami, czyli generalnie rzecz biorąc raportowaniem z różnych systemów ERP, gdzie mamy naszą platformę Hogard, mamy serwery wymiany danych, które dokładnie się tym zajmują, czego od nas oczekują różne ministerstwa, zresztą nie tylko Ministerstwo Finansów, tak jak Państwo tu widzicie po prawej stronie, zajmujemy się raportowaniem, no to nie JPK, tak, jakby taki sztandarowy, bo on jakby w 2016 się rozpoczął, jak widać się rozbudowuje dalej, no ale po drodze jest raportowanie tak zwanego podatku, czy opłaty cukrowej, alkoholowej, tak, czy tam małpkowej, jak to ktoś nazywa, no jest KSeF oczywiście, który nadchodzi, mamy je sprawozdania do KAS-u, SMOPL do Ministerstwa Zdrowia, AKC 4, czy w ogóle ewidencje akcyzowe, czy chociażby CEWE, która gdzieś tam zawisła w czasie, ale pewnie będziemy do tego wracać. Natomiast to, o czym my tutaj mówimy, tak, czyli to pierwsze raportowanie JPK do Ministerstwa Finansów, do tej pory
no mówiliśmy o tym, tak, obejmowało te struktury, oczywiście VAT to najbardziej sztandarowy przykład, natomiast VAT może jest o tyle też istotny, że to jest jeden jedyny, który raportujemy cyklicznie i który raportujemy poprzez wysyłkę na portal Ministerstwa Finansów. I tutaj prawdopodobnie będzie tak samo, a to jest o tyle istotne zresztą, tak jak tutaj te inne rzeczy, o których tutaj mówiłem, bo ta platforma ma takie możliwości właśnie jak wysyłkę, jak priorytetyzację wysyłek, jak dzielenie na przykład na mniejsze odcinki plików, tak? No bo to będzie duże raportowanie. Zresztą tam w Q&A-u były pytania, a co jeżeli mamy 2 miliony środków trwałych? No to będę do tego przejdziemy na samym końcu. Bardzo ciekawa jest odpowiedź ministerstwa, ale to my jak gdyby zostawmy sobie na deser, tak? Mamy powiadomienia różnego rodzaju, archiwizacje, mamy tokeny, obsługę tokenów, podpisów kwalifikowanych, no ale w szczególności mamy też tą wysyłkę, tak? Z odbiorem UPO i tak dalej, więc to jest takie nawiązanie do JPK, znaczy się do VAT-u. No i teraz dochodzą nam dwie struktury, więc generalnie rzecz biorąc w naszej platformie to, co mamy, ta technologia, która działa i funkcjonuje, będzie rozszerzona o dwie struktury. Generalnie rzecz biorąc to, co ministerstwo teraz od państwa oczekuje, to, żeby wysłać do niego wkrótce dwie struktury, JPK-KRPD i JPK-STKR. No i co teraz trzeba zrobić z punktu widzenia technologicznego, żeby coś takiego umożliwić, tak? Jeżeli tu mamy jakieś systemy nasze, tak? Systemy ERP, czy to SAP, Microsoft, JD Edwards, czy to jest IFS, Scala, czy to jest Infor i tym podobne, no to trzeba tutaj wykonać cały szereg odpowiednich działań, konwersji, tak? Gdzie jesteśmy w stanie zajrzeć do tych danych, pobrać z różnego rodzaju tabel, połączyć, pomapować, no chociażby te mapowania, o których już tu mówiliśmy, są bardzo ważne, tak? To mapowanie właśnie jest jakby solą wokół całego tego raportowania JPK-KRPD. Tutaj o STKR, no to też oczywiście jest struktura istotna do raportowania, ale powiedzmy sobie, że jest ona zdecydowanie będzie prostsza z punktu widzenia technologicznego i informatycznego, a z punktu widzenia też nakładu pracy, jeśli chodzi o działy księgowe. Jeśli chodzi o KRPD, to tutaj to mapowanie będzie solą wokół całego tego przedsięwzięcia i dlatego też tutaj Janek o tym wspominał, a ja troszeczkę uzupełniałem te informacje, ponieważ będzie dużo tego mapowania, tak? To znaczy to raportowanie, które do tej pory było, czyli tak zwany JPK-KR, po jego rozszerzeniu o raportowanie zwane JPK-KRPD ma pewne podobieństwa do KR-a, jest dużo tych podobieństw, natomiast są pewne niuanse i niestety tym takim najistotniejszym niuansem to jest to mapowanie właśnie do sprawozdań finansowych i mapowanie do podstawy opodatkowania. Czyli krótko mówiąc, ministerstwo powiedziało, że teraz, jeżeli wy raportujecie obrotówkę państwo, bo to jest jedna z podstruktur JPK-KRPD, zaraz sobie to obejrzymy w systemie, to wówczas macie wskazać konto księgowe, do jakiej pozycji w sprawozdaniu finansowym powinno ono trafiać, tak? I do jakiej pozycji właśnie, do jakiej pozycji rozliczenia podatku dochodowego, tak? I to są takie niuanse, które w efekcie powodują, że trzeba trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy w planie kont dzisiaj w księgowaniach jesteśmy w stanie to wyodrębnić, bo takie mapowanie będzie od nas wymagało ministerstwo. Zaraz sobie to zobaczymy, tak? Czyli jeśli chodzi o raportowanie doszły w stosunku do JPK-KR-u, tak? Bo do tego możemy się odnieść, dlatego że JPK-KR jest złudnie podobne, JPK-KRPD jest złudnie podobne do JPK-KR-a, natomiast pewne różnice istotne są. Jedna to jest ten blok RPD właśnie do rozliczenia podatku dochodowego, ale tak naprawdę to nawet to jest, znaczy tutaj mamy w Q&A-u wyraźnie informację, że to mogą państwo nawet ręcznie sobie uzupełnić, tak, ten blok danych. Natomiast gorzej jest z tym, że właśnie w obrotówce każde konto trzeba zamapować do znaczników kont ST12.3. To jest ten znacznik, zaraz to zobaczymy w systemie, bo jak mówi się o tym tak teoretycznie, to trochę trudniej to jest sobie wyobrazić, to wówczas tutaj trzeba zamapować każde konto do tej pozycji, a tak naprawdę ministerstwo, i to też w Q&A-u powiedziało, i to sobie na samym końcu jeszcze przejrzymy te pytania i odpowiedzi, że to ma się uzgadniać do tego bloku RPD. Na szczęście RPD dzisiaj można wpisać ręcznie, to więc nie problem, ale to, co wyraportujemy, czy też co ministerstwo będzie mogło w wyniku naszego XML-a, które im wyślemy, sobie
sprawdzić, jak jest zamapowane ST12.3, to się musi zgadzać z tym, co zaraportujemy w bloku RPD. No i ST12.1 i 12.2 tak naprawdę to są, ten 12.2 jest fakultatywny, 12.1 jest obowiązkowy. No tutaj mamy już podmapowanie do sprawozdań, czyli rachunek wyników i bilans ma wprost wynikać z zaraportowanych przez nas danych do ministerstwa, tak? Więc to jest dość spore przedsięwzięcie przed księgowością, żeby to sobie zamapować, żeby sprawdzić, czy wszystko, co mamy na kontach. Zresztą w Q&A były takie wprost pytania, co jeżeli na jakimś koncie księgowym mamy dane stanowiące podstawę opodatkowania i niestanowiące, tak? Na jednym i na tym samym koncie, tak? Co wtedy, jak należy to wyraportować? No i niestety odpowiedź nie była jakaś taka wprost ministerstwa, tylko taka, że należy stosować konta pozabilansowe i je prawidłowo zamapować. Pytanie było, co jeżeli mamy taką sytuację, tak? Czy to możemy, czy musimy wyodrębniać oddzielne konta? No, ale nie zawsze wszystkie odpowiedzi niestety są precyzyjne. Do tego sobie przejdziemy później, a teraz przejdźmy już bezpośrednio do aplikacji. Dobrze, więc tak, ja teraz się zaloguję do naszej aplikacji po to, żeby Państwu pokazać już bezpośrednio w systemie rozwiązanie i konkretnie jak wygląda to raportowanie z punktu widzenia naszej aplikacji. Ja się tutaj zaloguję na takiego użytkownika demonstracyjnego. Można też do aplikacji się logować poprzez logowanie domenowe. Macie Państwo tutaj też oczywiście możliwość wyboru wersji polskiej i angielskiej, w razie gdyby była taka potrzeba, no w szczególności ci, którzy pierwsi pójdą na front, to są duże korporacje, w związku z tym wiemy od klientów, że czasami ta wersja angielska też jest oczekiwana. Ponieważ jesteśmy dostawcą wszystkich JPK-ów, no to mamy tutaj wszystkie struktury, więc i jest VAT, i faktury, i KR-y te wcześniejsze, historyczne tutaj również mamy, no ale to, co nas w szczególności interesuje, to jest właśnie struktura KRPD i STKR, tylko dwie dodatkowe struktury, które tutaj doszły, więc jeżeli sobie wejdziemy w JPK KRPD, to wówczas możemy tutaj wprost zasymulować import danych z systemu ERP i zobaczyć, jak te struktury wyglądają. Sama aplikacja pozwala nam na to, żeby pobrać dane z dowolnych źródeł, nawet można te dane pobrać z Excela, tak? Czyli możemy sobie wyobrazić, że Państwo ze swojego systemu, nie wiem, SAP-a korporacyjnego gdzieś tam eksportujecie dane do Excela, a potem jeżeli do tego Excela zostaną wyraportowane wszystkie dane, będą prawidłowo, kompletne te dane będą, to można je zaimportować bezpośrednio do naszego systemu i z niego już wysłać na bramkę JPK. Oczywiście mówię wysłać, ponieważ zakładam, że wysyłka będzie dostępna, na razie jeszcze ona nie jest, natomiast jeśli ona będzie dostępna, to aplikacja jest wyposażona w możliwość wysyłki. Natomiast to, co jeszcze chciałem też zwrócić uwagę tutaj, że mamy słowniki, tak? Czyli tu mówiliśmy o tym mapowaniu, no i właśnie w odpowiedzi na te mapowania myśmy też przygotowali słowniki, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że Państwo w systemie ERP nie macie miejsca na przechowywanie tych informacji dotyczących właśnie mapowania kont księgowych, państwa kont księgowych, tak, do tychże znaczników, tak. Proszę zobaczyć, że tutaj dokładnie mamy pokazane te mapowania, gdzie mamy po lewej stronie nasze konto księgowe z zakładowego planu kont zaciągnięte, a po prawej stronie możecie Państwo dokonać mapowań do znaczników kont, tak. Tu mamy te znaczniki ST1, ST12.1, ST12.2, tak, i ten ostatni, czyli znacznik ST03, tak, czyli do właśnie rozliczenia podatku dochodowego. Jak zejdziemy tutaj sobie w dół, no to widzimy, że tutaj w przy odpowiednich kontach te znaczniki są zamapowane. Możemy ten słownik wykorzystać. W efekcie, jeśli ten słownik będziemy przechowywać bezpośrednio w aplikacji, to już nie musimy się martwić o to, żeby takie znaczniki dodać w systemie ERP, tak? No bo proszę sobie wyobrazić, jak Państwo wchodzicie w plan kont w aplikacji swojego systemu ERP, no to wówczas powinniście mieć takie dodatkowe znaczniki. Ja wiem, że czasami bywa korporacyjnie problem, jest to rozwiązanie korporacyjne, na przykład SAP, Oracle, czy inne rozwiązanie, które gdzieś tam jest postawione we Francji, w Anglii, czy w innym po prostu miejscu, gdzieś daleko, gdzie są pewne zasady, pewne
pewne obostrzenia, tak, korporacyjne, jeśli chodzi o zmianę konfiguracji aplikacji, gdzie może nie być miejsca, krótko mówiąc, żeby taki mapping przechowywać. Wówczas można to przechowywać bezpośrednio tutaj w aplikacji. Oczywiście te mapowania można zmieniać, jeżeli w czasie się będzie zmieniać mapowanie, czy w wyniku importu danych okaże się, że też coś trzeba przemapować, to tutaj za pomocą tego słownika zdecydowanie takie mapowanie można przechowywać w aplikacji i ono będzie odpowiedzialne za to, że w momencie, kiedy będziemy importować dane do obrotówki na określone konta, te, które tutaj widzimy z naszego zakładu planu kont, to wówczas system nam przypisze automatycznie te znaczniki, tak? Czy to znacznik jest właśnie dotyczący bilansu czy rachunku wyników. Tu mamy ten słownik dla podmiotu innego, tak? Oczywiście tych słowników jest więcej dla banków, dla ubezpieczycieli i tutaj aplikacja wszystkie te słowniki przechowuje. Jest to zależne od tego, jak w administracji sobie ustawimy, jaki mamy podmiot, tak? Ponieważ tutaj w części administracyjnej system zawiaduje wszelkimi informacjami dotyczącymi tego, ile mamy podmiotów, tak? Tych podmiotów możemy mieć więcej niż jeden, czyli te dane nagłówkowe w XML-u będą się wypełniały na podstawie tych danych administracyjnych. Oczywiście możemy zdefiniować wielu użytkowników, w szczególności w korporacjach, dla których często też pracujemy. Jest tak, że taka sytuacja, że jest wiele użytkowników, wielu administratorów do wielu podmiotów, w związku z tym tych użytkowników możemy tutaj zdefiniować, możemy ich przydzielić do odpowiedniego podmiotu, tak żeby mieli oni dostęp tylko do tych danych dotyczących konkretnego podmiotu, tak? Czyli możemy sobie w szczególności wyobrazić, że macie Państwo kilka różnych systemów, jedno raportowanie JPK, jedna pani główna księgowa albo dwie, tak? I wówczas pracują w jednym środowisku, w jednej aplikacji, zresztą niezależnie od tego, czy korporacja zmieni system ERP, czy nie, to wszystko mamy w jednym miejscu, bo jest to typowe raportowanie zgodne z polskimi wymogami. I tutaj to obsługuje. Mamy też rolę użytkowników, natomiast to, co jest jeszcze istotne, to mamy typy struktur, tak? Czyli to, co wspominaliśmy, zarządzanie wszelkimi strukturami JPK oraz wersjami, tak? Czyli jeżeli ta wersja JPK się zmieni, tak jak się chociażby VAT zmieniał, jak tutaj widzimy te struktury, to wówczas tak naprawdę tutaj dokładamy taką strukturę i dokładamy od kiedy do kiedy ona jest obowiązująca, tak? Obowiązuje od, obowiązuje do i w efekcie system wie, jaką strukturę ma wyraportować. Ale dobrze, wejdźmy i zobaczmy sobie te struktury, bo na razie mówimy sobie teoretycznie, jak to wygląda, ale zobaczmy w ogóle, jak te struktury wyglądają. Ja wejdę tutaj w szablon. Słowniki już widzieliśmy. W szablonie definiujemy sobie możliwość importu danych z różnych źródeł. Tak? Może tu być bardzo wiele szablonów, czyli może być dla każdego podmiotu inny szablon przygotowany, bo jeden szablon będzie ciągnął dane z SAP-a, drugi będzie z IFS-a i tak dalej. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj do JPK VAT, proszę zobaczyć, to też są szablony, jakby filozofia i struktura rozwiązania jest taka sama, tak? Proszę zobaczyć, tu mamy konwerter, tu mamy z SAP-a, z Navision, z IFS-a, z Oracle'a i tak dalej, tak? I analogicznie jak wejdziemy do JPK KRPD, tak, i wejdziemy w szablony, to tu też sobie możemy wyobrazić, że może być bardzo wiele importów z różnych systemów źródłowych, tak? Natomiast w efekcie pracujemy w jednym środowisku i uruchamiamy proces pobierania danych z jednego ekranu, z jednego systemu, tak? Czyli tutaj pani księgowa tak naprawdę nie musi dla każdego systemu w innym miejscu gdzieś tam zaglądać i raportować dane. Jak uruchamiamy proces? Proces uruchamiamy poprzez ten przycisk tutaj uruchom. I tutaj podajemy tak naprawdę, za jaki okres będziemy składać nasze raportowanie. No oczywiście tutaj powinniśmy sobie dać początek roku, oczywiście może też rok nie być kalendarzowy, ale dla uproszczenia ja może sobie tu dam, no dajmy już to elegancko, niech to będzie od 1 stycznia. Co prawda tutaj Janek na pewno zaraz krzyknie, że powinienem 2025, ale proszę mi wybaczyć, dane testowe mamy za 24, więc taki zakres danych sobie tutaj damy. I tak naprawdę to z punktu widzenia raportowania nam na potrzeby, tak, demonstracyjne wystarczy. Oczywiście jest złożenie i korekta, więc to w aplikacji także jest obsłużone. Tak, no i teraz uruchomimy sobie proces pobierania danych. Jeżeli uruchomimy proces pobierania danych, to proszę zobaczyć, to jest wykonywana procedura pobierania danych. Teraz w zależności od tego, znowu to, co mówiliśmy, tak, czy to jest SAP, czy to jest Oracle, czy to jest IFS, czy to jest Infor, czy to jest Scala, czy to jest inny system, to wówczas mogą tutaj te procedury pobierania być różne. Tak, może być oczywiście Excel, to co w szczególności mówiliśmy. Proszę zobaczyć, że my takiego Excela pod mapowanie mamy przygotowanego. Tak, ja teraz tutaj przejdę pomiędzy zakładkami. Mamy zakładkę kontrahent, mamy zakładkę dziennik, mamy zakładkę konto zapis,
mamy obrotówkę, czyli obroty i salda, no i mamy to KR RPD. Tak? Na szczęście tutaj, tak jak wspominałem, ministerstwo wyraźnie powiedziało, że to możemy uzupełniać ręcznie, tak? Czyli nie jest powiedziane, że to ma wprost z systemu być wyraportowane, chociaż taką zmyłką jest, że w obrotach i saldach to mapowanie tutaj, tak? Czyli S12.3, jeżeli dane sumujemy z S12.3, to powinno wprost nam dawać to, co deklarujemy tutaj w RPD, tak? Czyli no niby RPD jest ręcznie, ale tam jest powiedziane, że w obrotach i saldach znacznik numer 3 ma wprost wychodzić na podstawę opodatkowania. No i tutaj ten znacznik pierwszy, czyli S12.1, czyli zamapolowanie do bilansu, do aktywów, do pasywów, do kont wynikowych. I z takiego Excela, jeżeli dane są wyeksportowane z naszego systemu źródłowego w takim układzie kolumnowym, to możemy wprost to zaimportować do naszej aplikacji, która dalej zajmie się już całym dalszym przetwarzaniem w systemie, tak? Bo tutaj de facto mamy dużo możliwości. Te dane będą pogrupowane w kolumnach, więc będziemy widzieć wyraźnie, co mamy wyraportować. To, co jest często mankamentem tego raportowania JPK-owego w wielu przedsiębiorstwach, to jest brak właśnie podglądu danych, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, mamy gdzieś jakiś magiczny przycisk, gdzie eksportujemy jakiegoś XML-a. Notabene, jeżeli tego XML-a chcemy zobaczyć, my sobie go wyraportujemy tutaj w tej bazie demonstracyjnej na potrzeby naszego webinaru, ale proszę zobaczyć, no podglądanie takiego XML-a dla ludzi z księgowości, no jest zresztą nie tylko dla ludzi z księgowości, powiem szczerze, że to nie ma znaczenia, czy to jest księgowość, czy to jest informatyk, no tu nie ma żadnego sumowania, tak, żadnego grupowania nie mogę wykonać, sortowania, filtrowania danych, w związku z tym nadzór i kontrola nad tymi danymi jest bardzo uciążliwa i utrudniona, w związku z tym takie raportowanie no, po prostu ciągnie za sobą potężne niebezpieczeństwo. Dlatego też w aplikacji będziemy mogli te dane sobie dobrze skontrolować, będziemy mogli sprawdzić podsumowania, będziemy mogli pogrupować informacje w taki sposób, jaki nam pozwoli na dobre zweryfikowanie tych informacji przed wysłaniem takiego pliku. To, co też będzie istotne, to, że w efekcie będziemy mogli takie dane, jeżeli już wyraportujemy, będziemy mogli również wysłać bezpośrednio na bramkę. Jeżeli dane już zaciągniemy i przetworzymy, one teraz są przetwarzane w korespondencji z tym słownikiem, który ja pokazywałem, czyli zamapowaniem kont, tak? Jeżeli system zaciągnie dane, musi je zmapować zgodnie ze słownikiem i wówczas nam pokaże rezultat tego mapowania. Natomiast w momencie, kiedy one już zostaną w pełni zaraportowane, to wówczas, jeżeli ministerstwo udostępni nam możliwość wysyłki na bramkę, to proszę zobaczyć, że tutaj mamy cały szereg funkcjonalności na górnym panelu dostępny, który nam będzie umożliwiał również w szczególności wysyłkę na bramkę. Tak, proszę zobaczyć tutaj takie dwie flagi w prawym górnym rogu. Jedna to jest wysyłka na środowisko testowe, a drugie to jest wysyłka na bramkę produkcyjną. Więc możemy też w szczególności zrobić próby wysyłki na środowisko testowe, żeby się upewnić, czy nie mamy żadnych błędów w naszym pliku i w wysyłce. Wejdźmy sobie w zatwierdzone i zerknijmy sobie. Tak, przesortujmy sobie i podejrzyjmy sobie dane. Tak, to co wspominałem, tak, czyli jak już przetwarzanie się zakończy, tak jak już w tym wypadku się stało, to mamy tutaj już podgląd pod zaimportowane dane. I wówczas jak dane są zaimportowane, to oczywiście one są teraz wyszarzone, w związku z tym my nie możemy tutaj dokonywać żadnych modyfikacji tych danych, tak jak Państwo widzą. No nie widzicie Państwo albo nie słyszycie, jak ja stukam w klawiaturę, próbując zmienić jakieś rekordy. Nie ma takiej możliwości, ponieważ te dane są wyszarzone. Abstrahując od tego, że w ustawieniach możemy dać również możliwość edycji tych danych, ale o tym może powiem za chwilę, natomiast jakby defaultowo to jest niemożliwe, ale w specyficznych, szczególnych przypadkach główna księgowa może podjąć decyzję, że na przykład, no nie wiem, jeśli chodzi o kodu kontrahenta,
że tutaj jest jakaś pomyłka, że nie wiem, końcówka tego kodu się na przykład nie zaimportowała. I teraz, jeżeli poprosimy centralę o zmianę we wszystkich procedurach, żeby te dane, które są eksportowane, były uzupełnione, to może to bardzo dużo długo trwać, więc na potrzeby takie awarii, że tak powiem, tak, czy nagłego działania, można też tutaj udostępnić edycję, tak, a później możemy to odpowiednio, tą zmianę dokonać w systemie ERP. To, co też jest bardzo ważne, to to, że w systemie jest tak zwane śledzenie zmian, tak, czyli jeżeli tutaj dokonamy jakichkolwiek zmian ręcznych w danych, które będziemy wysyłać, to będziemy mieli taki raport w systemie, gdzie będziemy mogli podejrzeć wszystkie zmiany, które dokonaliśmy, po to, żeby to i adekwatnie zrobić te poprawki w systemie ERP, tak żeby była pełna zgodność. Ale zobaczmy, bo tutaj mamy podstruktury, tak? Czyli mamy kontrahent, to jest ta struktura, o której mówiliśmy, nowa struktura. To, co ważne, i to ministerstwo też w Q&A-ach poruszyło, to to, że tutaj raportujemy tych kontrahentów, którzy mają transakcje w dzienniku. Tak? No to jest dość istotne, nie musimy tutaj raportować wszystkich kontrahentów, jeśli z nimi nie mieliśmy w danym roku obrotowym transakcji, to nie musimy ich tutaj raportować. To co też jest warte podkreślenia, to to, że numer identyfikacji kontrahenta, czyli ten kod kontrahenta, to jest unikalny kod, który jest w naszym systemie, który my przechowujemy w aplikacji, ale który w sposób jednoznaczny identyfikuje kontrahenta. Więc tutaj możemy zastosować własną kodyfikację, jaką w systemie mamy. Dziennik, ja tutaj nie będę dużo się rozwodził na temat dziennika, ponieważ dziennik w gruncie rzeczy jest dość mocno podobny do tego, który był poprzednio w strukturze JPK.KR. Natomiast podobnie jest zresztą z kontem zapis. Natomiast jeżeli już przejdziemy sobie na tą zakładkę RPD, czyli podstawę rozliczenia podatku dochodowego, to tutaj no nie jest to, podobnie jak we sprawozdaniach, struktura jest bardzo podobna, właściwie taka sama, niepodobna, tak? Tutaj nie należy jakby szukać jakichś różnic, natomiast to, co jest istotne, to, że te dane możemy tak naprawdę wyraportować ręcznie, to co wspominałem, ale najważniejsza rzecz i ta wisienka na torcie to są te obroty i salda, to jest ta obrotówka, ponieważ tutaj jest najważniejsza zmiana, czyli właśnie te dodatkowe znaczniki konta, czyli S12.1, tak tu w dymkach system nam podpowiada, cóż to jest za znacznik konta, S12.2 i S12.3. No i w momencie, jeżeli mamy słowniki, bądź też w systemie ERP zamapujemy, no to wówczas te dane tutaj system nam podciągnie, tak? I to, co jest najważniejsze, to, że mając taki moduł do raportowania, możemy sobie na przykład te dane pogrupować, tak? Proszę zobaczyć, po znacznikach i wtedy możemy sobie szybko zweryfikować z naszym bilansem, rachunkiem wyniku, czy dane, które system będzie nam zbierał, są prawidłowe, a w szczególności to, co tutaj zasługuje na podwójną uwagę, to jest ten znacznik właśnie trzeci, czyli do podatku dochodowego, dlatego że w ten sposób jesteśmy w stanie bardzo szybko zweryfikować, czy jest to zgodne z zakładką RPD, tak? No bo tu będziemy w RPD te dane zbiorcze raportować, a szczegóły mamy tutaj. Tak więc dzięki takiemu podglądowi możemy sobie sprawdzić i zweryfikować, czy dane i nasz mapping jest prawidłowy. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to co trzeba tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę właśnie, to, że nasze konta, możemy zresztą tutaj, bo w aplikacji są takie możliwości, tak jak Państwo widzicie, przekładać sobie, tak, te znaczniki, może przesuńmy je tutaj do, tuż za numerem konta, jeszcze nazwę konta możemy sobie tutaj przełożyć, tak, i proszę zobaczyć, że to jest ta praca, którą trzeba wykonać, czyli w planie kont powinniście Państwo mieć ten mapping zrobiony, przygotowany po to, żeby transakcje, które będą księgowane w 2025 roku, no ci z Państwa, którzy są przedstawicielami dużych korporacji, żebyście byli w stanie po prostu takie dane wyraportować do ministerstwa. Z punktu widzenia natomiast systemu, w momencie, kiedy te dane już są zaciągnięte, my mamy teraz podgląd. Jeżeli te dane przeglądamy, weryfikujemy, tak jak Państwu tutaj mówiłem, mamy szereg możliwości grupowania, już Państwo widzieliście, ale możemy sobie też wyfiltrować informacje, tak? Bo mamy tutaj filtry pozakładane, więc możemy na przykład jakąś konkretną pozycję bilansu chcieć zobaczyć i z jakich to się kont składa. Zresztą to samo możemy zrobić, może tutaj zaznaczmy sobie jeszcze raz wszystkie, poprzez to grupowanie właśnie u góry, bo jeżeli teraz sobie rozwiniemy na przykład, no to widzimy, jakie konta są
podmapowane do poszczególnych pozycji właśnie znacznika S12.1 na przykład, tak? To samo oczywiście tyczy się właśnie tych pozostałych znaczników, więc tutaj mamy takie możliwości, które nam pozwalają na kontrolę tych danych, weryfikację, na sprawdzenie sum kontrolnych. Tu na dole też mamy sumy kontrolne. W momencie, kiedy sobie dane sfiltrujemy po określonych kontach, znacznikach kont, to te sumatory na dole będą nam się przeliczały, więc na pewno to ułatwia nam zweryfikowanie danych przed samą wysyłką i skontrolowanie, czy one są prawidłowe. Możemy też sobie te dane wyeksportować do Excela, ale myślę, że już tutaj troszeczkę nas czas goni, więc nie będę już teraz też tego Państwu pokazywał. Musicie Państwo uwierzyć na słowo, że eksport tutaj jak najbardziej działa i jest taka możliwość. Oczywiście warto jeszcze wspomnieć, że możemy te dane sortować, o filtrowaniu mówiliśmy, przestawianiu kolumn, widzieliście to Państwo, czy samego grupowaniu. Podobnie wygląda sam proces raportowania danych w przypadku struktury dotyczącej środków trwałych. Zerknijmy sobie może jeszcze szybciutko tutaj na środki trwałe. Zdecydowanie tutaj jest mniej do jakby opowiadania, ponieważ sama struktura jest znacznie prostsza, to znaczy nie ma tutaj chociażby podstruktur, w związku z tym no nie ma takiej komplikacji, ale oczywiście no niestety szczegółowość duża, tak? Czyli mamy datę nabycia, datę zbycia, mamy tutaj kod inwentarzowy, notabene w Q&A było pytanie, co jeżeli nie stosujemy kodów inwentarzowych, więc tutaj też jest sporo takich pytań, odpowiedzi, które warto jest prześledzić, natomiast no mamy mnóstwo danych, stawki amortyzacyjne, zresztą jeżeli jest więcej niż jedna stawka amortyzacyjna, to trzeba też tutaj to uwzględnić. W Q&A też o tym ministerstwo wspominało. Więc jeśli chodzi o samą obsługę, jest tutaj analogicznie, tak? Również jeśli będzie wysyłka, to proszę zobaczyć, że tutaj mamy możliwość wysyłki. Nie będziemy tu jeszcze wchodzić w wiele innych szczegółów, mamy podgląd XML-a, mamy także samą edycję danych, to co wspominałem, tak? Za pomocą tego przycisku możemy sobie włączyć edycję danych i te dane w specyficznym przypadku, jeśli Pani Główna Księgowa będzie miała taką możliwość, takie uprawnienia na dane, będzie mogła również dokonywać edycji. No i ostatnia rzecz, może taką też jako taką ciekawostkę, to, że w naszym oprogramowaniu mamy też takie zakładki, gdzie mogą Państwo znaleźć dodatkowe informacje, chociażby jeśli wejdziemy tutaj sobie w informacje o programie, jeżeli wejdziemy na dodatkowe materiały, to tutaj znajdziecie Państwo tutoriale, znajdziecie Państwo webinary, które można bezpośrednio z aplikacji odpalić, tak, a tutaj też w tej części dotyczącej o firmie są też linki do naszych mediów społecznościowych, zarówno do naszego kanału YouTube'owego, do naszej strony facebookowej, strony naszej firmowej, czy strony LinkedIna, tak? Więc tutaj można też zasięgnąć dodatkowych informacji, czy skorzystać z tutoriali. Dobrze. I jeszcze tytułem zakończenia, przejdźmy sobie szybciutko przez tego Q&A i zobaczmy, o czym tutaj ministerstwo, na jakie pytania odpowiadało, ponieważ pewne rzeczy mogą być dla Państwa interesujące. Pierwsza rzecz to jest taka, idąc po kolei, że do końca roku ministerstwo zadeklarowało w tym Q&A, że udostępni środowisko testowe. Tak? W związku z tym to dla tych z Państwa, którzy się zastanawiacie nad tym całym procesem od strony takiej informatycznej, projektowej. Druga rzecz jest taka, że to co wspominał Janek, tak, że na razie jeśli chodzi o słowniki dotyczące międzynarodowych standardów rachunkowości, no to tutaj jeszcze nie ma wyodrębnionego słownika, więc nie ma obowiązku przypisywania, jeśli państwo według międzynarodowych standardów raportujecie. Druga rzecz, dość interesująca, kolejna rzecz, to dotyczy samego identyfikatora konta nadrzędnego. Zresztą w poprzednim webinarze się nad tym też zastanawiałem i to też poruszaliśmy, jak to się ma tak naprawdę do poprzedniej struktury JPKKR, gdzie mamy kod zespołu, kod kategorii i kod podkategorii. Warto na to zwrócić uwagę, bo jeśli Państwo macie dotychczas już przygotowane mechanizmy raportowania JPKKR, to nie jest wykluczone, że zgodnie z tą definicją, która tutaj jest podana, to nie będzie to, co Państwo dzisiaj raportujecie jako kod zespołu, kod
kategorii czy kod podkategorii, to nie będzie wprost odpowiadało identyfikatorowi konta nadrzędnego. Tak? Tutaj jest wyraźnie przez ministerstwo wskazane, precyzyjnie, o dziwo, bo nie zawsze się udaje precyzyjnie odpowiedzieć na pytania, jak to powinno wyglądać. Tak, to co wspominałem, jeśli ktoś ma 2 miliony środków trwałych, to odpowiedź, no i jest to w Q&A-u na stronach ministerstwa zamieszczona, nie jest przewidziana możliwość dzielenia pliku JPK/STKR, tak? Bo takie było pytanie jednego z, znaczy nie jednego, ale wielu podatników, tylko pytanie takie skonsolidowane, tak? Że nie będzie jakby przewidziane dzielenie pliku. Ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że to jest taka odpowiedź trochę na wyrost i że to się zmieni, ale niemniej jednak na dzień dzisiejszy odpowiedź tak brzmi, więc warto jest tutaj na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, co jeżeli na koncie księgowym mamy koszty stanowiące i niestanowiące? Wspominaliśmy o tym kilkukrotnie dzisiaj, warto jeszcze tytułem podsumowania o tym nadmienić, tak, że tak naprawdę odpowiedź jest trochę nieprecyzyjna, bo mówi o tym, że należy stosować, znaczy, że w przypadku stosowania dla celów rozliczenia podatku dochodowego kont pozabilansowych, ale podatnicy tutaj nie pytają, co jeżeli mam konta pozabilansowe, tak? Bo jeśli mam te konta pozabilansowe, no to oczywiście, że trzeba je do znaczników PD zamapować, tylko bardziej podatnik pyta, co jeżeli ja mam na jednym koncie właśnie niewydzielone, co stanowi, a nie stanowi koszt uzyskania, w związku z tym, czy ja mam to wyodrębniać. No i nie ma tutaj precyzyjnej odpowiedzi, można się tylko domyślać, że no chyba na koniec roku trzeba byłoby przeksięgować na konto pozabilansowe, które będziemy mieli do odpowiedniego znacznika PD podmapowane. Aczkolwiek wiemy z doświadczenia, że bardzo wielu klientów ma na tak zwanych dodatkowych kodach znaczniki koszt, nie koszt, czyli na koncie jednym jest zaksięgowane, są transakcje stanowiące i niestanowiące, natomiast na znaczniku koszt, nie koszt jest wyodrębnione, czy ta konkretnie transakcja stanowi, czy nie stanowi koszt uzyskania przychodu. I teraz można tutaj się zastanowić, czy kombinacja konto plus ten znacznik nie powinna być wyraportowana w obrotówce, tak? Jako konto właśnie analityczne z tą końcówką koszt, nie koszt. No ale to pozostaje chyba na razie w sferze domysłów, no bo precyzyjnej informacji w tym zakresie nie ma. Tak, kwestia tego, czy JPK/KRPD likwiduje JPK/KR na żądanie, odpowiedź jest prosta, że pewnie kiedyś to nastąpi, ale póki co nie, tak? Dość prosta odpowiedź. Dalej, czy właśnie podstruktura RPD i pozycje K1, K8 mają się schodzić do S3? No i tu jest odpowiedź wprost, tak? Że no tak wypadałoby, żeby te dane się wprost schodziły. Zresztą to się w kilku miejscach powtarza tak naprawdę. Z takich istotnych jeszcze informacji, to co wspominałem, tak, są różne metody amortyzacji, więc ministerstwo tutaj też wyjaśnia, że jeżeli jest kilka metod amortyzacji stosowanych, to wówczas należy zastosować odpowiednie pola w strukturze JPK/STKR. Dalej mamy jeszcze kwestię związaną z KSeF-em, bo też były pytania, czy numer KSeF się powinien pojawić, czy nie powinien się pojawić. Odpowiedź jest prosta. Jeżeli operacja będzie oznakowana numerem KSeF, to wówczas ten numer KSeF ma się pojawić. Dalej mamy, no tak, to jeszcze raz to samo, tak, czyli jakby potwierdzenie, że RPD może być wpisywane ręcznie, tak, natomiast powinno się ono uzgadniać do znacznika konta trzeciego. Dalej mówimy o tym, że tutaj też Państwo się o to też pytaliście, czy znacznik konta S12.1 albo Boże, czy S12.2 jest obligatoryjny, jest on fakultatywny, no ale na przykład jeśli chcemy wyodrębnić należności i zobowiązania, czyli na koncie, jeżeli jest saldo winien bądź ma, no to wówczas tak naprawdę trzeba te dwa znaczniki zastosować, bo w innym przypadku nie ma jak tego wykazać po stronie aktywnej bądź pasywnej. Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta należy wskazać w węźle kontrahent oraz dziennik, tak? I to tutaj mówiliśmy, ja już o tym wspominałem, że dane wskazujemy, jeżeli wystąpiły transakcje w danym okresie. Numer kontrahenta, za pomocą którego można jednoznacznie zidentyfikować podmiot w systemie. Tak, no tutaj to, co wspominałem, numer kontrahenta nadawany przez jednostkę. Jeżeli on w sposób jednoznaczny identyfikuje kontrahenta, no to, bo tutaj były pytania tak naprawdę, jaki należy zastosować numer kontrahenta. Wewnętrzny, taki jak stosujemy, ale taki, który możemy udowodnić, że w sposób jednoznaczny identyfikuje
podmiot. No, było też pytanie, czy jeśli chodzi o środki trwałe, to gdziekolwiek należy wskazywać źródła finansowania. Otóż no, odpowiedź jest prosta, nie, nie trzeba. W sekcji dziennik możliwe jest przypisanie do jednego dokumentu tylko jednego kodu kontrahenta. No i jeżeli mamy fakturę na wielu nabywców, to ministerstwo mówi, że pole nie jest wówczas obowiązkowe. Jeżeli nie stosujemy numerów OT, to w środkach trwałych tego numeru OT nie musimy zastosować, natomiast musimy zastosować numer dokumentu, na podstawie którego wprowadzono środek trwały. Tak? Wynikiem finansowym brutto, wynikiem ksiąg, w węźle tym nie dokonujemy podziału na wartości przychodów, kosztów dotyczących zysków kapitałowych i pozostałych. Tak? No tutaj też jest wprost odpowiedź odnośnie tych właśnie zysków kapitałowych. No i już zbliżamy się do końca, czyli, była mowa o tym, czy grupy kapitałowe, czy mają też składać KRPD i STKR w przypadku spółek stanowiących grupę kapitałową. No i odpowiedź też jest prosta, że tak, spółki również powinny składać te struktury, czy też wysyłać te struktury. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o numer inwentarzowy, bo też niektórzy podatnicy tych numerów inwentarzowych nie stosują, więc w tym przypadku należy zastosować inny unikatowy znacznik charakteryzujący środek trwały. I to tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o takie szybkie jeszcze podsumowanie właśnie tego Q&A. Wiele rzeczy udało się wyjaśnić. Tym samym dobrnęliśmy do końca. Zapraszamy Państwa serdecznie na kolejne nasze webinary, dlatego że do końca roku mamy po prostu ich naprawdę zatrzęsienie. Te webinary Państwo możecie znaleźć na naszej stronie. Ja mogę tutaj jeszcze Państwu podrzucić też link do tej naszej strony hbahogard.com/szkolenia. Jeśli Państwo wejdziecie na naszą stronę, oczywiście też zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka, bardzo łatwo znaleźć, wystarczy w Facebooku Hogard wpisać przez samo HHOGART i to samo na YouTubie, więc na YouTubie Państwo znajdziecie materiały, natomiast oczywiście na naszej stronie i na Facebooku na bieżąco informujemy na temat nadchodzących webinarów. Wkrótce tych webinarów, już za 2 dni zresztą, zapraszamy Państwa na sygnalistów, też ciepły temat, hot topic, no a pozostałe tematy wkrótce i o JPK-u będziemy w tym roku też mówić, w sensie VAT-u z Jankiem, do CIT-a też wrócimy, zobaczymy co się zmieniło, także serdecznie Państwa zapraszamy, o ewidencjach też, prawda Janku, mamy planowane. Mamy akcyzowe ewidencje również w planach. Tak jest. Dobrze, to jeszcze raz nisko się kłaniam, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, bardzo dziękujemy za frekwencję, bardzo prosimy o te nasze ankiety, nisko się kłaniam, Janku. Dziękuję również i do zobaczenia na naszych kolejnych spotkaniach. Dziękujemy, do usłyszenia, zapraszamy serdecznie.